Witajcie w kolejnym odcinku Premier Tygodnia. Tym razem czeka nas niezły miks gatunków, a rozpoczniemy od... Afro Samurai 2 Revenge of Kuma. Po kilku latach przerwy wykreowany przez Takashiego Okazaki komiksowy bohater powraca do świata gier produkcji niezależnego studia Redacted, dowodzonego przez twórcę pierwszej gry. Podobnie jak poprzednio, ma to być utrzymany w stylu anime brutalny slasher, a historia skupi się wokół Kumy, postaci znanej z telewizyjnego serialu. Na swojej dyspozycji otrzymamy kilka grywalnych postaci oraz tryb kooperacji. Gra zadebiutuje na PC i PS4 22 września, zaś posiadacze Xbox One zagrają w nią dopiero 27 października. Chip, I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. Przed nami kolejna kontynuacja, tym razem w uniwersum Warhammera. Rdzeniem Blood Bowl 2 jest taktyczna rozgrywka łącząca w sobie zasady futbolu amerykańskiego z brutalną rzeczywistością starego świata. A tu ten dwójki ma być rozbudowana i pełna zwrotów akcji kampania, w której jako menadżer Lakeland Rivers będziemy prowadzić nasz zespół do zwycięstwa ku chwale Imperium. Oczywiście otrzymamy też tradycyjnie tryb swobodnej rozgrywki, czyli klasyczną ligę, znacznie lepszą niż w oryginale oprawę oraz możliwość rozgrywki sieciowej. Nasze drużyny ruszą do boju na PC, PS4 i Xbox One już 22 września. So many touchdowns. Badlands. Tytuł, na który na pewno czekają wszyscy fani piłki nożnej, to FIFA 16. Jak co roku nowa odsłona oferuje kilka zmian, tym razem dość znaczących, a nawet budzących niekiedy kontrowersje. Po raz pierwszy w serii pojawią się reprezentacje narodowe kobiecej piłki nożnej. Sporo zmian znajdziemy w niezwykle popularnym trybie Ultimate Team. Poprawiono reakcje SI, wprowadzono nowy system podań, a także znacznie poszerzono zakres dostępnych ruchów dla zawodników. Całość uzupełnia oczywiście jak zwykle szeroki wachlarz trybów rozgrywki od pojedynczego meczu po turnieje i karierę oraz możliwość zabawy online. Światowa premiera na PC, PS3, PS4, X360 i Xbox One 22 września. Oficjalnie w Polsce gra zadebiutuje dwa dni później. The beautiful game. Czas zmienić nastrój na nieco mroczniejszy. Soma to kolejny ciężki, bezkompromisowy tytuł od Frictional Games, czyli twórców kultowych już dla wielu fanów horroru gier Penumbra i Amnezja. Tym razem poczucie zaszczucia i osamotnienia będzie nam towarzyszyć w ośrodku badawczym, z którego po tajemniczych wypadkach musimy się tradycyjnie wydostać, przy okazji rozwiązując zagadkę tychże wydarzeń. Walkę z naszym strachem posiadacze PC i PS4 rozpoczną 22 września. What the hell? How is this possible? Dla odmiany coś dla miłośników rozbudowanych strategii ekonomicznych z pazurem. Grand Ages Medieval przeniesie nas, jak wskazuje tytuł, do średniowiecza, a naszym celem będzie zbudowanie sprawnie funkcjonującego, silnego państwa. Będziemy musieli zadbać o całą infrastrukturę naszego imperium, budować miasta, wytyczać szlaki, prowadzić handel i dyplomację, a kiedy wymaga tego sytuacja, zaangażować się w wojnę. Oprócz trybu kampanii będziemy mogli również zmierzyć się z innymi w 8-osobowym multiplayerze. Gra zadebiutuje na PC-tach 25 września, zaś 9 października ma być dostępna dla posiadaczy PS4. We are not in Gotham anymore. LEGO Dimensions to z kolei próba wejścia tej marki i studia Traveller's Tales na rynek interaktywnych figurek. To kolejna box Skylanders i Disney Infinity produkcja, w której do rozgrywki wymagane są kolekcjonerskie figurki umieszczane na specjalnych podstawkach, co inicjuje zabawę na konsoli. Sam gameplay będzie oparty na klasycznych zasadach znanych z innych gier LEGO angielskiego studia. Gra zadebiutuje na konsolach PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One i Wii U 27 września, zaś do Europy oficjalnie trafi dwa dni później. Let's settle this mono a bat mono. As you wish. Czas na dział recyklingu. Zacznijmy nietypowo, bo od gry całkiem świeżej. The Incredible Adventures of Van Helsing doczeka się wersji z dopiskiem Final Cut. Co to oznacza? Otóż nic innego jak połączenie kampanii z wszystkich trzech gier w jedną całość. Zamiast trzech gier otrzymamy jedną, pełną opowieść, uzupełnioną wszakże odrobiną nowych elementów, trybami multiplayer, 20 specjalnie zbudowanymi dla zaawansowanych postaci mapami i trybem wyzwań. Kompletnym łowcą wampirów zagramy na PC od 23 września. They will be very useful when you have to come up with the perfect tactics on the spot. Dla odmiany powrócimy teraz do niemal pradziejów rozgrywki konsolowej, czyli Final Fantasy V.
Ta klasyczna i leżąca do najbardziej chyba znanej na świecie serii japońskich RPG-ów gra trafi bowiem wreszcie oficjalnie na pecety. Jej cyfrowa wersja będzie dla posiadaczy blaszaków dostępna od 24 września. Na końcu tradycyjnie dział dodatków, a w nim After Dark, czyli pierwsze duże rozszerzenie do Cities Skylines. Dodatek wprowadza do gry całą masę nowych elementów związanych z nocnym życiem, jak również odnoszących się do innych aspektów rozgrywki, m.in. więzienia, ścieżki rowe czy na przykład taksówki. Co ciekawe, sam główny mechanizm, czyli pełny cykl dobowy wraz ze zmianą działań mieszkańców, zostanie wprowadzony dla posiadaczy podstawki w ramach darmowej łatki. Ciemności skroją miasta na naszych pecetach od 24 września. I to wszystko w tym tygodniu. Żegnamy się, życzymy mnóstwa dobrej zabawy i zapraszamy do obejrzenia innych naszych materiałów. Wrażeń z rozgrywki w Total War Warhammer oraz terenowego testu gier mobilnych. Do zobaczenia za tydzień.